dzisiaj jesteśmy na ostruskich targach, można nas spotkać i z nami skorzystać z konsultacji indywidualnych, wziąć udział w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie i Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie. Jesteśmy każdego dnia dostępni dla młodych ludzi, którzy, jak powiedziałem, już w niedługim czasie będą chcieli zbadać swoje predyspozycje zawodowe, chcieliby ukończyć odpowiednie kursy i szkolenia, które ułatwią im w szybkim uzyskaniu zatrudnienia. Działania Młodzieżowego Centrum Kariery skierowane jest przede wszystkim do osób młodych do 25 roku, a świadczymy dla nich usługi polegające na szerokiej gamie szkoleń w zawodach, które cieszą się ogromnym powodzeniem, a są związane z branżą turystyczną, a szerzej z branżą gastronomiczną. Tutaj Karolu, ty możesz coś więcej na ten temat powiedzieć. Tak, jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń, inaczej, organizację szkoleń. Ja jestem osobą odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń z zakresu kelnerstwa, barmaństwa, gdzie cały czas prowadzimy nabory do tego rodzaju szkoleń. W tym momencie jeszcze mamy otwarty nabór na szkolenia koparko-ładowarkę i spawacza Tiki Mak. Jak zawsze staramy się pomagać osobom, które w niedługim czasie staną przed ważnym wyborem związanym z przyszłą karierą edukacyjną i zawodową. Staramy się również kierować tego typu przedsięwzięcia do osób, które znalazły się na rynku pracy i z przyczyn braku kwalifikacji, niedostatecznych kwalifikacji lub z braku umiejętności poruszania się po rynku pracy, mają trudności w znalezieniu odpowiedniej oferty dla siebie. Oprócz specjalistów reprezentujących publiczne służby zatrudnienia i ochotniczych usług pracy mogą spotkać placówki edukacyjne, firmy zajmujące się szeroko rozumianą edukacją, no i to chyba co najważniejsze, pracodawców. Specjaliści są potrzebni zawsze, prawda? Jeżeli ktoś jest jakby tym człowiekiem potrzebnym dla nas, to zawsze się dla niego znajdzie praca. Są to ludzie, przede wszystkim chcemy, żeby każdy z ludzi, którzy przyjdą do pracy, do firmy Ergol, poznał całą strukturę pracy, tak? Czyli poznał pracę na magazynie, gdzie ma kontakt z produktem, gdzie pozna, na czym polega praca magazyniera, z jakimi problemami zmaga się magazynier, dlatego żeby awansować, musi poznać wszelkie dziedziny i wszelkie jakby problemy, które wiążą się z dalszym, żeby gdzieś tam piąć się po tych szczeblach kariery. Oczywiście, no, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkich handlowców, specjalistów do różnego rodzaju dziedzinach. Mamy bardzo prężnie działający e-sklep ergol.com, gdzie tam również potrzebujemy ludzi do obsługi internetowej tego sklepu, do komputerów. Dosłownie firma jest tak duża, że naprawdę w każdej dziedzinie myślę, że przyda się specjalista, który może sobą coś zaprezentować. Przyszliśmy tutaj na te targi, żeby zaprezentować siebie. Aktualnie jesteśmy w fazie intensywnego rozwoju. Budujemy nowy zakład pod Tyrowem i w związku z tym poszukujemy pracowników zarówno na stanowiska produkcyjne typu szkutnik, montażysta, formierz tworzyw sztucznych, jak również wykwalifikowaną kadrę specjalistyczną, jak technolodzy, konstruktorzy, specjaliści do spraw utrzymania ruchu. Jeśli chodzi o naszą firmę, gwarantujemy fajną ścieżkę rozwoju. Można pogodzić pracę, zarówno studiować i pracować. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy. Bardzo dużo przedsiębiorców ostródzkich się wystawiało. Mieli bardzo fajne oferty pracy dla osób, które nie tylko poszukują pracy, ale które chcą zmienić pracę. Były tu między innymi firmy Ergol, Wagon Service, które cały czas poszukują bardzo dobrych pracowników i sądzę, że warto się do nich odezwać. Były między innymi szkoły wyższe z Olsztyna, które były zaproszone. Oczywiście też służby mundurowe, między innymi Straż Pożarna, Policja. Zapraszamy serdecznie do Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotniczych Usług Pracy w Ostródzie, dworzec PKP. Myślę, że łatwiej trafić do nas nie można.